Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii World of Tanks, wasze epickie bitwy. I dzisiaj gramy sobie T-34, czołem premium 8 poziomu na mapie Malinówka. I zrobiłem tu wynik 7 killi i 3000 damage'a. I zobaczycie, jak to wymyśliłem. Losowanie na topa, na ósemki jest ciekawie. E25 w przeciwnej drużynie może naprawdę napsuć. Chociaż ma tylko 150 penetracji, więc stosunkowo mało jak na siódmy poziom. Ale jego szybkostrzelność to naprawdę daje radę. Nie patrzyłem, ile mam tam na goldzie, ale może coś ciekawego. Tu nie wiem, o co z kobrą chodzi. Ale może to jakiś gracz. No i tu jest IMX ELC Bis. Ja go klepię. Sklepnąłem pierwszego. I już jednego mniej. Mogłem tu na pewno zrobić Radleya Waltersa. Na pewno, ale przez grę nie zrobiłem. Te strzały, które powinny wejść, one nie weszły. Jeszcze zobaczycie. Mogłem nawet tu zrobić pula. Ale oczywiście celność pogorszyli kiedyś wszystkim czołgom i teraz jest kiepsko. Jest to czołg T31, czołg lekki 6 poziomu. A ja jestem wyspotowany właśnie. I muszę coś z tym fantem zrobić. Próbuję jechać do przodu. I żeby tylko nie dostać, Pershing na razie dostaje. Widzę tu Luwa. KW-85. Na razie próbuję tego zniszczyć, ale on mi coś ucieka. O właśnie, to powinno wejść ten strzał. Już 400 obrażeń zabranych przez grę. To musiało wejść. Ale jeszcze czekamy, mówiłem. Walnę sobie KW-85. I walę go, bo on naprawdę by mógł napsuć. Poniżej średniego damage'u, 2 punkty. Tu V-kę musiałem dobić, znaczy nie musiałem, po prostu chciałem sobie potłuc. Bo z boku by mi coś zrobili. Mogłem na Isa wyjechać, ale by mnie tłukli z boku i by było niekomfortowo. Tu już zjechałem. KW-85 mnie nieźle zbił tutaj. Naprawiłem już, by się zdenerwowałem, ale chciałem jeszcze tego Isa 3 klepnąć. Który w ogóle się mną nie interesował na szczęście. Ja udawałem, że się też nim nie interesuje, żeby we mnie nie strzelał. Mogłem dobić Isa 3, ale wybrałem KW-85, bo Isa 3 już nie było. I zniszczony. I teraz jedziemy na Luwa. Ale oczywiście Arta jak zawsze mnie nawala. Jakim bym czołgiem nie był, ile bym miał życia, to zawsze mnie. Albo na pierwszym, albo drugim miejscu. 3 kile mam już. I tu jest teraz RHM. Czołg bez pancerza z dobrą lufą. I zobaczycie, jakie tu jaja będą. Chariotir. Proszę bardzo. Skupiam na niego. Full w celowniku. Strzelam i oczywiście nie trafiło. Jakby to mogło trafić. Wiem, że ten celownik jest czasami trochę za duży, ale jeśli z trolla, który nie ma celności, strzelam w punkt tym celownikiem, no to tu też powinienem. E25. Nie było go jednak tu. Tu jest też artyleria i chariotir. Tu już ciężko było go strzelić, prawie się nie dało. E25 RHM. E25 chciałem strzelić, no ale kurde, ciągle za nisko, o teraz. I oczywiście rykoszet, no ta gra po prostu jest jakaś dziwna, tak niezrównoważona. Jak można się zrykoszetować od E25 z taką penetracją? Wiem, że prędkość czołgu pozwala na odbijanie pocisków. Że ten E25 ma dobrą prędkość i dobry profil czołgu skontowany. No ale że takie pociski odbija, to jest coś dziwnego. Tak jak pociski od 10, które nigdy się od tego czołgu nie odbiły. I czekamy. 81, mówię, już po ptakach trzeba coś zrobić. Mówiłem, strzelane na ślepo. Ale się RHM pojawił. I oczywiście już go nie ma. No właśnie. Więc bardzo kiepsko. Jest chariotir. I czekamy na resztę drużyny. Istrzy także. Ale tu mówię,
Jeśli bym widział go na ostatniej pozycji, tu są trzy linie się skupią w jednym miejscu i bym mógł strzelać właśnie. O, w tym momencie, by... o właśnie w krzaczku tu. Ale nie strzeliłem. I się znowu Charioteer pojawił, to ja ładuję. I oczywiście nie wiem jakim cudem to mogło nie wleźć. Razy dwa celownik, prosto w niego, w całym celowniku, ta lufa jest celna, no ale... No jakim cudem to mogło nie trafić, no to po prostu nawet troll by wszedł, więc to po prostu jest coś dziwnego. Celność czołgów wszystkich do poprawienia. Już dawno powinno być dwa strzały więcej, nawet trzy. Czyli by było dużo więcej damage'u, ale oczywiście nie mogę strzelić, bo musi mi nie wyjść. Jadę do ataku, 1736 zadanych, zablokowano 0. Ale nie wiem gdzie są te odbite, może 1736 odbiłem, ale to też niemożliwe, bo tyle też zadałem. Zaraz zobaczymy Charioteer, o tu też zobaczycie. I oczywiście nietrafione, no. Znowu trzeci strzał tego Charioteera jest nietrafiony, to jest po prostu niemożliwe. W tym czołgu, ale powiem wam jeszcze coś bardziej ciekawego. Gdy grałem właśnie czołgiem AC4 Experimental, czołgiem premium z działem od Toga, które jest niezwykle celne, KW2 z odległości 15 metrów, strzelałem dwa razy i oczywiście nawet trzy. Tak, trzy razy strzelałem i oczywiście żaden strzał nie trafił, chociaż KW był cały w celowniku z odległości 15 metrów z takim celnym działem, co jest po prostu niemożliwe. Jak za ten celownik wychodzi, no po prostu celność musi być poprawiona, bo to będzie coraz gorzej. Że lufy w ogóle nie trafiają, to ja nie wiem. I tu chciałem killa, musiałem się skupić. I strzeliłem, jest. Prawdopodobnie w bok wieży wleciało, jak tak patrzyłem, lot pocisku. I tu teraz dwie artylery, mówię, mogą być tylko w tym miejscu. I właśnie jechałem po nie. Jechałem, mówię, jeszcze nie są wyspotowane, trochę dziwne, ale mogą być tam właśnie w samym rożku. Więc jechałem pewnie. I tu artyleria, zobaczycie pecha. Oczywiście poniżej średniego damage'u 4 punkty, już Artem nie mogła rozwalić w tym momencie. Losowanie tego działa też do poprawienia, kiedyś losowało ciągle ponad 400 i 500 i było ciekawie, a teraz niestety nie. Więc zepsuli losowanie działa także. Za mało maksymalnego damage'u, za dużo minimalnego. I proszę, artyleria, musiałem się odwrócić. I ten strzał też taki, o. Mógł nie wejść. Ale wszedł. Powinien mieć na pewno ponad 800 damage, bym wtedy miał 3600, około 4000, bym więcej zarobił, ale oczywiście gra mi zabrała jak zwykle. No więc i tak myślę, że wam się podobało. 7 kili i 3000 damage. Ja byłem mistrzu i się z wami żegnam.